Witam wszystkich na wykładzie z serii Angielski Tomus Niemiecki Twój Plus. Cieszę się, że zdecydowaliście się obejrzeć następny wykład, tym razem o czasownikach regularnych. No, w momencie, kiedy zaczynacie naukę niemieckiego, warto by wiedzieć, jak czasowniki regularne się odmieniają. Czasowników regularnych zresztą jest znacznie więcej w języku niemieckim niż nieregularnych. Poza tym nieregularne też odmieniają się według tej samej zasady co regularne, czyli mają takie same końcówki. Żeby odmienić czasowniki, obojętne czy regularne, czy nieregularne, to musimy poznać zaimki osobowe. A w tej prezentacji jeszcze tylko dodam, będziemy mówili o czasownikach regularnych, o ich odmianie i o użyciu w zdaniu. Zaczynamy od odmiany. Żeby odmienić, to tak jak powiedziałam, musimy znać zaimki osobowe. Zaimki osobowe ja, ty, on, ona, ono to są zaimki osobowe w liczbie pojedynczej i po niemiecku ja to ich, ty, du, on, er, ona, sie, ono, S. Natomiast w liczbie mnogiej my, wy, oni, one, pan, pani, panie, panowie, państwo to wir, ihr, sie i duże sie. Właśnie te duże sie to jest pan, pani, panie, panowie, państwo. I każdy z tych zaimków osobowych ma odpowiednią końcówkę. Ich, e, du, sy, ty, er, sie, es, ty, wir, en. Ja, ty, zizi, ponownie en. Jak się przyjrzycie, na jakiś sposób trzeba znaleźć, żeby zapamiętać te końcówki. Czytane od góry do dołu w liczbie pojedynczej dają takie słowo est, a w liczbie mnogiej enten. Może w ten sposób można zapamiętać, albo no, znajdźcie każdy dla siebie sposób, jak zapamiętać końcówki czasownika, bo te końcówki, wszystkie czasowniki będą otrzymywały takie same. Przykład odmiany czasownika w czasie regularnym. Bierzemy sobie na tapetę czasownik machen, robić. Co pierwsze musimy zrobić? Oddzielić końcówkę en. Wszystkie czasowniki w zasadzie w języku niemieckim, oprócz drobnych wyjątków, kończą się na en. To jest ich końcówka. Tak, w takiej formie znajdziecie w słowniczku, w bezokoliczniku, tak? En, końcówka. Oddzielamy tą końcówkę. Wszędzie zostaje nam temat mach. I wpisujemy przez wszystkie osoby najpierw mach i dodajemy te końcówki, o których mówiliśmy poprzednio. I wychodzi nam ich mache, du machst, er sie es macht, wir machen, ihr macht, sie sie machen. Podobnie jest z innymi czasownikami. Na slajdzie widzicie czasownik lernen, uczyć się, fragen, pytać i suchen, szukać. Ich frage, ich lerne, ich suche. Podobnie du z końcówką sy, ty, er z końcówką ty. Wir lernen, fragen, suchen, ihr lernt, fragt, sucht, sie, sie lernen, fragen, suchen. Musimy też wspomnieć o szczególnych przykładach odmiany czasowników regularnych. I tak na przykład w tej chwili na slajdzie widzicie czasowniki, które po odrzuceniu końcówki, których temat kończy się na ty lub dy lub zbitkę spółgłoskową. Arbeiten, odrzucamy końcówkę, kończy się na ty. Bilden, odrzucamy końcówkę, kończy się na dy. Atmen, odrzucamy końcówkę, kończy się na zbitkę spółgłoskową ty, my. W takich wypadkach te czasowniki będą się odmieniały przez wszystkie osoby końcówki, tak jak do tej pory mówiliśmy, ale tu, gdzie nie było w końcówce literki e, to ona dojdzie. Tu na slajdzie jest zaznaczona takim ciemnozielonym kolorem. I w ten sposób odmieniamy czasownik arbeiten tak. Ich arbeite, du arbeitest, er sie es arbeitet. Wir arbeiten, ihr arbeitet, sie, sie arbeiten. Wiem, że dla Was w tej chwili to może się wydawać bardzo dziwne, ale jak sobie przeanalizujecie, no nie sposób byłoby wymówić tego czasownika du arbeitest, prawda? To F chodzi po to, żeby ułatwić nam wymówienie tych czasowników, a z biegiem czasu, jak będziecie dużo ćwiczyć i mówić coraz więcej po niemiecku, będzie się to działo zupełnie naturalnie, będziecie to instynktownie odmieniać poprawnie. Podobne przykłady: baden, bitten, heiraten, finden, gründen, atmen, zeichnen. Baden to kąpać się, bitten prosić, czyli na przykład du bittest, ty prosisz, heiraten brać ślub, er heiratet, podaje przykład, tak? Finden, znajdować, uważać, sądzić, gründen, zakładać na przykład rodzinę, tak?
atmen, oddychać, zeichnen, rysować. Wszystkie te czasowniki i wiele innych, których temat kończy się na ty, dy lub zbitki spółgłoskowe, będą odmieniały się właśnie według tej tabeli, według przykładu arbeiten, bilden i atmen. Inny sposób, taki szczególny odmiany czasowników, to takie czasowniki, w których po odrzuceniu końcówki temat kończy się na syczącą spółgłoskę. Heißen, reisen, inne spółgłoski to sy, te wymienione, które macie pod tabelą sy, scharfes s, x i z, tak? I przykłady mixen, tanzen, kracen. Mixen to wam się kojarzy, miksować, macie rację, to znaczy właśnie miksować, tanzen, tańczyć, kracen, drapać. My mamy przykład czasownika heißen, wszyscy na początku nauki na pewno ten czasownik poznajecie jako jeden z pierwszych, prawda, nazywać się. I zauważcie, że w odmianie jest ich heiße, du heißt, ihr, sie jest też heißt. Dlaczego tak się dzieje, że du i er, sie jest mają taką samą końcówkę? Ponieważ do du w takich przypadkach nie dodajemy już sy, ty, bo byłoby to następne s, tylko po prostu dodajemy ty. Tak, i stąd formy do du i do er, sie es się pokrywają. Jeszcze inny sposób, szczególny sposób odmiany czasowników regularnych, to czasowniki, które są zakończone na eln zamiast na n, prawda? Mało jest takich czasowników w języku niemieckim, ale o tym też musimy wspomnieć. Pewna nieregularność, pewien niuans, o którym musicie pamiętać, to dotyczy odmiany przy zaimku osobowym ich. Zauważcie, że wypada samogłoska. Mamy angeln w bezokoliczniku, ale ich angle. E po g uciekło. Podobnie mamy zameln, ale ich zamle. E po m uciekło. W dalszej części do du, er, sie es i tak dalej odmieniają się te czasowniki regularnie, czyli du angelst, er, sie es angelt, wir angeln, ihr angelt, sie, sie angeln. Pamiętacie, że w liczbie mnogiej wracamy do formy podstawowej czasownika, w związku z tym właśnie angeln. Podobnie klingeln, dzwonić i lächeln, uśmiechać się. No i teraz mamy czas na ćwiczenia. Pierwsze zadanie to czasownik wohnen, mieszkać. Najzwyklej w świecie regularnie się odmienia. Następnie trzeba odmienić czasownik bitten. To jest czasownik, którego temat kończy się na ty. Pamiętacie, tam dochodzi e w odmianie. I lächeln to jest ten szczególny przypadek, kiedy ich odmienia się troszeczkę inaczej niż pozostałe czasowniki. Mam nadzieję, że uda wam się odmienić poprawnie te czasowniki. Następne zagadnienie, o którym będziemy mówić w tej prezentacji, to miejsce czasownika w zdaniu. Musicie pamiętać, że niemiecki jest językiem bardzo uporządkowanym i nie można sobie przedstawiać szczególnie czasownika w dowolne miejsce. Czasownik jest dokładnie, ma swoje miejsce i najważniejsze miejsce w zdaniu i to jest drugie miejsce, tak? Czyli czasownik stoi w zdaniu niemieckim na drugiej pozycji, na drugiej logicznej pozycji. Natomiast są przykłady, w których tak się nie będzie działo i tu są zapisane poniżej. Czyli najzwyklej w świecie, jeszcze raz powtarzam, czasownik w zdaniu niemieckim na drugim logicznym miejscu i mamy przykład zdania ich liebe dich, kocham cię, wszyscy znają to zdanie bez względu na to, czy się uczą niemieckiego, czy nie. Ale już pytanie, czy mnie kochasz, to musimy, tworzymy takie pytania przez inwersję. To są pytania, na które odpowiadamy tak lub nie. One się nazywają pytanie, to jest pytanie o rozstrzygnięcie, tak się nazywają te pytania. I wtedy czasownik musi być na pierwszej pozycji. Liebst du mich? I jeszcze jeden przykład, kiedy czasownik jest na pierwszej pozycji, to są rozkazy. W rozkazach też czasowniki będą na pierwszym miejscu. Poza tym, poza pytaniami o rozstrzygnięcie i rozkazami, czasownik musicie zapamiętać, jeszcze raz powtarzam, jak mantrę, czasownik odmieniony stoi na drugiej logicznej pozycji w zdaniu. No i jak widzicie, wynika z tego następnego slajdu, czas na ćwiczenia. Spróbujcie powiedzieć po niemiecku, rozumiesz wszystko, wszystko to alles, rozumieć to verstehen. Wychodzi nam zdanie verstehst du alles, prawda, bo jest to pytanie, czy rozumiesz, czasownik musi być na pierwszym miejscu i odpowiadamy, tak, ja rozumiem wszystko, ja ich verstehe, ale zwróćcie uwagę, verstehe na drugim logicznym miejscu, tak, ich to jest pierwsze miejsce i verstehe drugie. Arbeitet ihr schon? Pytanie o rozstrzygnięcie, czasownik na pierwszym miejscu, no i teraz spróbujcie odpowiedzieć, tak, my pracujemy już, czyli ja, wir arbeiten schon.
czasownik na drugim miejscu. Pytanie, wie heißt du? Jak się nazywasz? Spróbujcie odpowiedzieć, nazywam się. No i powiedzcie swoje imię, tak? W prezentacji ja mam akurat ich heiße Tomasz. Wer lernt Deutsch? Kto uczy się niemieckiego? Mamy pytanie, ale zobaczcie, nie jest to pytanie o rozstrzygnięcie. Musimy udzielić pełnej odpowiedzi. Wer lernt Deutsch? Kto się uczy? I teraz na przykład odpowiedzcie, ja uczę się niemieckiego. Jak to będzie? Już wiesz? No pewnie, jak wynika ze slajdu, ich lerne Deutsch. I dwa trochę bardziej skomplikowane zdania. Welche Position besetzt das Verb im Satz? To oznacza, które miejsce zajmuje czasownik w zdaniu. I odpowiedź, das Verb besetzt die zweite Position. Czasownik zajmuje drugie miejsce. I mam nadzieję, że już wszyscy wiecie o tym, że czasownik jest odmieniany, w jaki sposób jest odmieniany i na którym miejscu stoi, dlatego że to już koniec naszej prezentacji. Natomiast jeżeli jeszcze czujecie niedosyt wiedzy, zapraszam na stronę niemiecki.co. Tam znajdziecie dodatkowe informacje na temat odmiany czasownika, na temat budowy zdań i mnóstwo ciekawych ćwiczeń. Jeszcze raz zapraszam, dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnych odcinkach.